Dzień dobry. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak w bardzo prosty sposób podnieść, przenieść, a także ułożyć osobę chorą? Ja nazywam się Grzegorz Biliński i specjalnie dla Ciebie stworzyłem bardzo prosty, krótki film na temat kilkunastu technik służących do tego, aby w bardzo łatwy sposób pracować z osobą chorą. Dla kogo ten kurs, dla kogo ten film jest? Przede wszystkim dla osób, które pracują z osobą chorą, czyli dla opiekunów medycznych, dla fizjoterapeutów, dla pielęgniarek, ale także dla rodzin, które na co dzień zmagają się z problemami swojego podopiecznego. Kilkanaście technik, które można stosować już od jutra, natomiast każda z nich jest modyfikowalna. Nie wszystko da się pokazać na filmie. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć więcej, zapraszam na jedyny w Polsce kurs profesjonalny na temat podnoszenia, pozycjonowania i transferów osób chorych i niepełnosprawnych. Zapraszam do filmu. Technika numer 6. Przemieszczanie obręczy barkowej. Pierwsza kończyna górna, która krzyżuje się na klatce piersiowej, czyli pierwsza ręka. W przypadku udarów mózgu jest to ręka bezpośrednio zajęta. Pacjent w ten sposób uczy się dbać o swoją własną rękę. Chwyt, raz jeszcze. Przemieszczenie na klatkę piersiową. Chwyt ręką pośrednio zajętą, tak zwaną sprawną. I uwaga, tutaj nie dźwigamy obręczy barkowej, tylko robimy efekt zgięcia w płaszczyźnie strzałkowej i dogięcia łokci tak naprawdę do ściany klatki piersiowej, do żeber, do mięśni brzucha, tak aby zaktywizować chorego do automatycznego wygenerowania zgięcia w tułowiu. Technika numer 7. Stosowana wtedy, kiedy pracujemy z pacjentem w śpiączce, z pacjentem na oddziale intensywnej opieki medycznej, z pacjentem bez napięcia mięśniowego lub z bardzo mocno obniżonym napięciem mięśniowym, kiedy nie jest w stanie wygenerować utrzymania głowy w osi ciała, lub u chorych, którzy mają rurkę tracheostomijną lub też wentylowanie są mechaniczne. Żeby nie prowokować nadmiernego napięcia samej szyi, tchawicy i nie doszło, żeby nie doszło do problemów tak naprawdę na styku rurki tracheostomijnej z tchawicą. Kolejna technika, numer 8, to przemieszczanie pacjenta do boku łóżka w celu wygenerowania obrotu tak naprawdę na bok. Może pacjent pozostać w pozycji leżącej lub też możemy go przygotować do przejścia do siadu. Różnica będzie polegała na tym, że przede wszystkim pacjent może być ułożony na środku łóżka lub też w momencie, kiedy zasygnalizujemy zdjęcie podudzi na granicę łóżka, wtedy pacjent otrzymuje informację od nas: za chwilę będę siadał. Co ważne tutaj jest sekwencja ruchu. Sekwencja ruchu przede wszystkim, Szanowni Państwo, to jest wstępne opuszczenie podudzi, wygenerowanie zgięcia bocznego w tułowiu przez obniżenie miednicy w kierunku depresji i na to nałożenie dopiero jako fazy reaktywnej przejścia górnej części klatki piersiowej, górnej części tułowia wraz z głową do pozycji siadu. Przejście z pacjentem w technice numer 9 z łóżka na wózek. Pamiętajmy o tym, aby znowu mieć proste plecy i pacjent wstaje wtedy, kiedy przeniesiemy jego środek ciężkości nad stopy. Stabilizujemy pacjenta do samego końca. Aktywizacja, mobilizacja chorego do przesiadania się.
Bardzo dobra technika dla pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych w fazie podostrej, tak jak i w fazie przewlekłej, dla pacjentów po udarze mózgu. Pamiętajcie, że handling, czy też aktywizacja podstawowa i mobilizacja chorych w łóżku, czyli to, co Państwo widzicie, może zostać użyta jako technika tak naprawdę lub też forma rehabilitacji, bo uczymy się zgodnie z zasadą, uczymy się robić robiąc, czyli jeśli pacjenta chcemy nauczyć przenoszenia środka ciężkości, będziemy właśnie tak to czynić. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas podczas oglądania filmu o transferach i pozycjonowaniu osób chorych i niepełnosprawnych. Co dał Ci ten film? Mam nadzieję, że wniósł wiele do Twojego życia zawodowego i do kliniki, z jaką spotykasz się na co dzień. Jeśli uważasz, że jest ciekawy i znasz osobę, która mogłaby skorzystać z tej wiedzy, przekaż go. Jestem przekonany, że spotkamy się niebawem na kursie i podyskutujemy o tym, jak modyfikować te techniki. Jednocześnie chciałem podziękować moim studentom Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, Wydziału Fizjoterapii, za udział i pomoc w nakręceniu tego filmu. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia.